Proszę Państwa, studio koncertowe Polskiego Radia Rzeszów dzisiaj staje się sceną teatru Polskiego Radia Rzeszów. Mam nadzieję, że są przed radioodbiornikami nasi słuchacze, widzowie, ale są także w studiu imienia Tadeusza Nalepy widzowie, którzy będą właśnie w spektaklu uczestniczyć. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na spektakl Stacha Orzoga, spektakl zatytułowany Pijak. To widowisko autorskie, oparte na prozie Fiodora Dostojewskiego, na powieści Zbrodnia i kara. Stach Orzóg, człowiek wielu talentów i wielu umiejętności, część z naszych widzów i słuchaczy na pewno doskonale autora dzisiejszego spektaklu zna i kojarzy. Powiem tylko, że jest malarzem, jest poetą, jest wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także jest recytatorem znakomitym, aktorem, jak Państwo będą mieli za chwilę okazję się przekonać, reżyserem, człowiekiem wielu umiejętności. Dzisiaj Stach Orzóg zaprasza nas do swojego świata teatru. Przyjmijcie Państwo artystę życzliwie, no i poddajcie się nurtowi teatru i radia jednocześnie. No to zaczynamy. Stach Orzóg i monodram Pijak. Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów prezentuje. Łaskawy panie, ubóstwo nie jest występkiem, to fakt, a wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, tym ci gorzej, ale nędza, szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek zachowuje jeszcze szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę nie powiem nawet by kijem wypędzano, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa ku tym większej zniewadze. I słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Łaskawy panie, przed miesiącem małżonkę moją obił pan Libizjatnikow. Małżonka moja nie to co ja, daruj młodzieńcze. Czy ci się trafiało od na przykład zabiegać o pożyczkę beznadziejnie? To znaczy z beznadziejnością całkowitą, z góry wiedząc, że z tego nic nie będzie. Oto pan wie z góry i niezachwianie, że ten a ten człowiek, ten a ten wysoce prawomyślny i wielce użyteczny obywatel za żadne skarby pieniędzy panu nie da, no bo i po cóż potem miałby dać. No przecież wie, że mu nie zwrócę. A ze współczucia? Ależ pan Libizjatnikow świeżo tłumaczył, że współczucie w naszych czasach zostało zakazane nawet przez naukę. I tak się dzieje już w Anglii, gdzie panuje ekonomia polityczna, więc po cóż pytam miałby dać? Otóż z góry wiedząc, że nie da pan, mimo to wybiera się w drogę. I dobrze. A jeżeli nie ma już gdzie pójść? Przecież koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł choć dokądkolwiek pójść, gdziekolwiek bądź. Gdy córka moja po raz pierwszy wyszła z żółtym biletem, ja także wtedy poszedłem. Gdy córka moja legitymuje się żółtym biletem. To nic, łaskawy panie, to nic, niech tam ecce homo. Daruj, młodzieńcze. Czy możesz? Lecz nie. Trzeba to powiedzieć mocniej i wyraziście. Nie czy możesz, lecz czy się ośmielisz, spoglądając w tej chwili na mnie, orzec twierdząco, że mnie świnia. Obóż niech będę świnią, ale ona jest damą. Ja stworzony jestem na podobieństwo zwierzęcia, a Katarzyna Iwanowna, moja małżonka, jest osobą wykształconą, córką oficera sztabowego.
Niechaj będę szubrawcem, ale onast i wzniosłego serca i pełna uczuć wyszlachtione przez edukację. A tymczasem, o, gdybyż ona mnie pożałowała, szanowny panie, przecież trzeba, żeby każdy człowiek miał bodaj jedno miejsce, gdzieby go pożałowano. Katarzyna jest pełna wielkodusznych uczuć, ale jest niesprawiedliwa. I chociaż sam rozumiem, że kiedy mnie targa za kłódy, to targa nie inaczej, jak tylko z żałości serdecznej. Albowiem, powtarzam to panu bez fałszywego wstydu, ona mnie targa za kudły młodzieńcze. Ale mój Boże, gdybyż ona choć jeden raz. Lecz nie ma o czym gadać, już nieraz żałowano mnie. Taki już jest rys mego charakteru. Jestem urodzone bydle. Taki już jest rys mego charakteru. Czy ci wiadomo, szanowny panie, żem przepił nawet jej pończochy? Nie trzewiki, to by można było jeszcze jakoś zrozumieć, to by przypominało zwykłą kolej rzeczy, ale przepiłem jej pończoch. Chusteczkę z koziej wełny także przepiłem, darowaną nie moją. Mieszkamy zaś w zimnym kącie i tejżej zimy Katarzyna przeziębiła się. Zaczęła kaszleć już krwią. A drobnych niatek mamy troje i Katarzyna zacharowana od rana do nocy. Szoruje, płucuje, dzieci myje. Albowiem od maleńkości przywykła do chędustwa. A pierś ma słabą, skłonną do suchot. Ja to odczuwam. Czyż nie odczuwam? Owszem, im więcej piję, tym więcej odczuwam. Dlatego właśnie piję, że w trunku tym szukam współczucia i serca. Nie wesela szukam, lecz jedynie boleści. Piję, albowiem pragnę dotkliwiej cierpieć. Młodzieńcze, z twojej twarzy czytam niejaką boleść. Jak tylko wszedłeś, wyczytałem to i dlatego od razu zwróciłem się do ciebie, komunikując bowiem panu dzieje żywota mego. Szukam człowieka czułego i wykształconego. Wiedz wtedy, że małżonka moja pobierała edukację w szlacheckim gubernialnym instytucie dla dobrze urodzonych panien oraz że po końcowym egzaminie tańczyła z szalem w obecności gubernatora i innych osobistości, za co też otrzymała złoty medal oraz świadectwo uznania na piśmie. Medal sprzedaliśmy już dawno, tak. Świadectwo przechowuje swoim kuprze i chciało pochwalić się czymkolwiek, poszczycić, ale cóż na to poradzić? Szanowny panie, edukacji, jak pan to łatwo wyobrazi, Sonieczka nie otrzymała. Przed jakimi 4 laty próbowałem z nią przechodzić geografię i historię powszechną, ale że i sam w tej dziedzinie byłem nietęgi, a przyzwoitych podręczników nie miałem, bo książki jakieśmy posiadali. No, słowem, nie ma już tych książek, więc cała nauka się skończyła. Przerwaliśmy na Cyrusie Perskim. Później, gdy przyszła do latu, przeczytała kilkoro ksiąg treści romansowej, a niedawno za pośrednictwem pana Lewizjatnikowa z wielkim zajęciem przewertowała jedno dzieło. Fizjologię Lewesa. Czy szanowny pan to zna? I urywkami na głos nam udzielała. Oto i cała jej oświata.
Teraz skieruję do pana pytanie treści prywatnej. Czy zdaniem pańskim panna uboga, lecz uczciwa, dużo może zrobić własną uczciwą pracą? Ani 15 kopiejek nie zarobi dziennie, jeżeli jest uczciwa i nie posiada specjalnych talentów, a i to pod warunkiem, że ręce sobie urobi. Na domiar radca Klopstok, Iwan Iwanowicz. Czy szanowny pan słyszał o nim? Nie dość, że nie uiścił należności za uszycie półtuzina koszul holenderskich, lecz w sposób nieprzystojny, tupiąc nogami, wyrzucił ją pod pozorem, jakoby kołnierz koszuli. Uszyto nie wedle i miary i krzywów. A tymczasem dzieciarnia głodna. Katarzyna chodzi po pokoju, załamując ręce. Na policzkach pojawiają się wypieki, jak to zwykle bywa w tej chorobie, że niby mieszkasz tu u nas, darmo zjadzie jeden, jesz, pijesz, korzystasz z ciepła. Bogiem za się prawdą, cóż ona tam pije, kiedy w domu chuda fara, że nieraz dzieciarnia po 3 dni z rzędu nie widuje skórki chleba. Leżałem wtedy, nie będę obwijał w bawełnę, leżałem wtedy pijaniuteńki. A wtem słyszę, jak moja Sonia mówi. Głosik taki delikatny, liczko potulne, słyszę, jak mówi. Więc jakże to, Katarzyno Iwanowno? Czyż mam się puścić na taką rzecz? A trzeba panu wiedzieć, że niejaka Daria Francowna, niewiasta w złej woli i policji wielokrotnie znana, już ze 3 razy dopytywały się przez gospodynię. A, odpowiada Katarzyna z przekąsem, o cóż się masz drożyć? Toż mi dopiero skarby. Niech pan nie wini, łaskawy panie, niech pan nie wini. Powiedziane to było nie przy zdrowych zmysłach, przy uczuciach wzburzonych, a zresztą powiedziane to było raczej dla obrazy niż w ścisłym znaczeniu, albowiem małżonka moja ma już taki charakter, że kiedy dzieciarnia zaczyna płakać, chociażby z głodu, natychmiast zaczyna je bić. I oto widzę, jak o jakiej 6:00 Sonieczka wstała, włożyła paletko i wyszła z mieszkania. A o 9:00 wróciła. Przyszła, idzie wprost do Katarzyny i w milczeniu kładzie przed nią na stole 30 rubli. Ani słówkiem przy tym nie pisnęła, nie spojrzała nawet. Tylko wzięło nasz duży dradadamowy plet. Mamy taki plet z dradadamu. Nakryła się twarzą do łóżeczka i ciałko dygoce. Ja zaś leżałem w takimże stanie jak uprzednio. I widziałem wówczas młodzieńcze, widziałem. Jak później Katarzyna również słowa nie mówiąc, podeszła do jej łóżeczka i cały wieczór przeklęczała przy niej. Nogi jej całowała, a potem razem obydwie objąwszy się, zasnęły. Obydwie. A ja leżałem pijaniuteńki. Od tego czasu, panie mój, od tego czasu wskutek pewnego niepomyślnego wydarzenia i na podstawie doniesień osób w złej woli, czym brała najczynniejszy udział Daria Francowna pod pozorem, jakoby uchybiono jej w należytym szacunku. Od tego czasu córka moja Zofia zmuszona była wyrobić sobie żółty bilet. I z tej racji nie może już przebywać razem z nami, albowiem mi gospodyni Amalia Fiodorowna nie chciała na to pozwolić, choć przedtem sama szła na rękę owej Darii. Aj, pan Lebiezjatnikow,
No właśnie o Sonie wywiązało się to zajście między mną a moją małżonką. Przedtem on sam molestował Sonieczkę, a teraz raptem wbił się w ambicje. Jak to, ja człowiek tak oświecony miałbym przebywać w jednym mieszkaniu z taką? A Katarzyna tego nie przełknęła. Ujęła się, no i wybuchło. Teraz Sonieczka bywa u nas tylko o zmierzchu. Stara się pomóc Katarzynie w miarę sił możności, dostarcza środków. Mieszka zaś u krawca Kapernaumowa, podnajmuje oni stancję. A Kapernaumów jest kulawy i ma kluski w ustach. I cała jego roczna rodzina ma także kluski w ustach, a ludzie to wielce ubodzy z utrudnioną wymową. Jakem wstał na zajutrz, wdziałem łachmany moje i udałem się do jego ekscelencji Iwana Fanasiewicza. Czy szanowny pan zna jego ekscelencję Iwana Fanasiewicza? Nie, nie zna pan. To nie zna pan Bożego człowieka. Jest to wosk. Wosk przed obliczem pańskim jako wosk tający. Raczył wszystkiego wysłuchać. Nawet łzę uronił. A, Marmieładow, już mnie raz zawiodło się, biorę ciebie raz jeszcze na swoją osobistą, tak się właśnie wyraził, odpowiedzialność. No ruszaj, ruszaj, ruszaj. Ucałowałem proch u stóp jego myślowo, bo w rzeczywistości nigdy by na to nie pozwolił, będąc dostojnikiem i mężem nowych państwowotwórczych, oświeconych poglądów. Wróciłem do domu, a kiedy mu świadczył, żem znowu zaliczany do personelu i pobieram pensję. O Boże, co to wówczas było? Działo się to wszystko, łaskawy panie, przed 5 tygodniami. Skoro obie dowiedziały się, Sonieczka i Katarzyna, o Boże, jakbym się przeniósł do raju niebieskiego. Dawniej bywało, leży człowiek jak bydle i słyszy tylko wymysły. A teraz? Teraz chodzą na paluszkach, uciszają dzieci. Ojciec zmęczył się w biurze, odpoczywa cyt. Przed wyjściem do biura pojął mnie kawą, grzeją śmietankę. Zaczęły starać się o prawdziwą śmietankę, słyszy pan? Skąd wytrzasnęły 11 rubli 50 kopiejek na przyzwoite umundurowanie? Dla mnie pojęcia nie mam. Buty, świeże półkoszulki, uniform, no wszystko za 11,5 rubla. W najprzedniejszym gatunku. Pierwszego dnia przychodzę z biura, patrzę. Katarzyna przyrządziła dwa dania. Zupę i peklowinę z chrzanowym socem, jaki to rzeczach, przedtem nie było ni słuchu, ni uduchu. Sukienek ona nie ma żadnych. Ale to co się zowie żadnych. A tu raptem jakby się w odwiedziny wybierała. Uczerze się jakieś te mankieciki, kołnierzyki i patrzcie mi. Zupełnie inna osoba. Odmłodniała, wyprzystojniała. Sonieczka wspierała tylko pieniędzmi. Mnie zaś samej powiada, nie wypada bywać u was zbyt często, żeby nikt nie widział. Słyszy pan? Słyszy pan? Po obiedzie poszedłem się zdrzemnąć. I cóż pan myśli, łaskawy panie? Małżonka moja nie wytrzymała. Nie dalej jak przed tygodniem naurągały sobie z gospodynią za Marią Fiodorowną, na czym świat stoi, a teraz raptem zaprosiła ją na filiżankę kawy. Przesiedziały ze 2 godziny i ciągle
Szu, 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 między sobą, że niby mąż mój teraz jest na posadzie. Bierze pobory, chodzi do samego ekscelencji, a ekscelencja osobiście wyszedł do niego i przy wszystkich zaprowadził do gabinetu. Słyszy pan? Słyszy pan? Simeonie Zacharyczu, powiada, ja naturalnie pamiętam o pańskich zasługach i chociaż pan hołdujesz tej lekkomyślnej słabostce, ale ponieważ dałeś nam tutaj obietnicę, a ponadto nam tu bez ciebie szło kulawo. Słyszy pan? Słyszy pan? Więc polegam na twoim szlachetnym słowie. Czyli powiadam panu, wszyściuteńko wyssała z palca i to nawet nie z kpiotowatosi czy próżnej przychwałki. Nie, nie, nie. Sama we wszystko wierzy. Własnymi urojeniami bawi się. Ja tego nie potępiam. Gdy zaś przed 6 dniami przyniosłem pierwszą swoją pensję, 23 ruble 40 kopiejek, nazwała mnie Dziubdziusiem. Dziubdziusiu, ty mój, powiada, i to rozumie pan na osobność? Dziubdziusiu, ty mój, o szanowny panie, może to pana wszystko śmieszy. Może nudzę pana głupotą tych wszystkich mizernych szczególików domowego życia mego, ale mnie jest nie do śmiechu. Albowiem ja to wszystko odczuwam. I cały ten rajski dzień żywota mego i cały wieczór spędziłem w polotnych marzeniach. Jak ja to wszystko urządzę, dzieciarni sprawię przyodziewek, jej zapewnię spokój, a córkę swą jednorodzoną dźwignę z otchłani upadku z powrotem na łono rodziny i takie różne różności. Aliści łaskawco mój, aliści już na zajutrz, jako złodziej nocny przywłaszczyłem sobie klucz od kuferka małżonki mojej i wydobyłem wszystko, co zostało z przyniesionej pensji. Już nie pamiętam ile. I proszę spojrzeć na mnie. 5 dni jak wyszedłem z domu, tam mnie szukają. Z posadą, amen, mundur leży w szynkowni przy moście egipskim, za co też otrzymałem to oto obłuczenie. Wszystko skończone. Wszystko skończone. A dzisiaj byłem u Sonieczki. Poprosiłem o gotóweczkę na poprawiny. Ta oto butelka została nabyta za jej pieniądze. Dała mi ostatnie 15 kopiejek, ostatnie jakie miała. Nie powiedziała nic, tylko w milczeniu przyjrzała mi się. 15 kopiejek. A teraz pieniądze są jej też również potrzebne. Jak pan myśli, łaskawy panie? Przecież teraz musi dbać o schludność. A schludność taka, rozumie pan, specjalna kosztuje. Chociażby te halki krochmalone, trzewiczki takie figlarniejsze, żeby można było pokazać nóżkę, kiedy wypadnie przeskakiwać kałuże. Rozumie pan, co znaczy taka specjalna schludność. Otóż ja, rodzony ojciec, captołem te 15 kopiejek na poprawiny w szynku i piję. Już przepiłem. Więc któż pożałuje takiego jak ja? Czy pan mnie teraz żałuje? Żałować. Za co mnie żałować? Mnie żałować nie ma za co.
ukrzyżować, mnie trzeba do krzyża przybić, a nie żałować. Więc ukrzyżuj, sędzio, ukrzyżuj. A ukrzyżowawszy, pożałuj. Nastanie dzień, a on zapyta, gdzie jest córa owa, która pożałowała rodzica swego ziemskiego, nie brzydząc się jego ze zwierzęceniem. I powie, przyjdź i przebaczy mojej sonie, ja wiem, że przebaczy. I przebaczy dobrym i złym, wyniosłym i pokornym. A gdy już skończy ze wszystkimi, na on czas przemówi i do nas. Chodźcie i wy, powie, chodźcie pijaniuteńcy, chodźcie słabiutcy. I my wszyscy przyjdziemy, staniemy przed nim, a on powie, świnie jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo bestii. Ale chodźcie i wy też. Wówczas rzekną mądrzy, rzekną roztropni. Panie, przecz dopuszczasz tych oto? A on powie, dlatego ich dopuszczam, o mądrzy. Dlatego ich dopuszczam roztropni, że żaden z nich nigdy nie poczytywał siebie za godnego tej łaski. I wyciągnie ku nam prawicę swoją, my przypadniemy i zapłaczemy. I wtedy zrozumiemy wszystko. Wtedy zrozumiemy wszystko. Katarzyna także zrozumie. Panie, przyjdź królestwo Twoje. Stach Orzuch w monodramie Pijak. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że a ta cisza o tym świadczyła, że Państwo bardzo intensywnie przeżyliście to widowisko. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Stach Orzuch przed Państwem.